A ja zapraszam już Państwa Laskowskich, Darka i Kasię. Cześć, cześć, prywatnie, macie tu mikrofon, prywatnie małżeństwo, tak, prywatnie małżeństwo, rodzice dwóch córek, jak dobrze pamiętam, siadajcie sobie. Ja poznałem ich w bardzo ciekawych okolicznościach, ponieważ kiedyś organizowaliśmy spotkanie regionalne, a gdyby ktoś z Was chciał zobaczyć, gdzie te spotkania regionalne odbywamy, to trzeba wejść na regionalne.wiwn.pl i w różnych miastach wojewódzkich mamy co dwa miesiące spotkania, gdzie można przyjść, posłuchać, popatrzeć, zobaczyć, o czym rozmawiamy, ale też nawiązać kontakty. Raz można na takie spotkanie przyjść. Te spotkania nam się rozwijają. Wcześniej mocno nie nagłaśnialiśmy, bo sami uczyliśmy się prowadzić takie spotkania. Na te spotkania przyjeżdżają różni prelegenci i wy na takim spotkaniu kiedyś byliście, pamiętam, to był chyba styczeń czy luty 2017 roku. 5 stycznia 2017. Jak pamiętają datę. Ale to jest bardzo charakterystyczne. O, tam właśnie liderzy z Mazowieckiego nam machają. Wtedy Grzegorz, Adam, przepraszam. Zawsze mówię Grzegorz, a to Adam. Adam Grzymski organizował spotkanie w takiej knajpce, żeśmy się spotkali i pamiętam, przyszliście, taka determinacja od razu było widać w oczach, ale po spotkaniu przyszli i mówią: Wojtek, super, my chcielibyśmy zacząć z tobą przygodę, chcielibyśmy się nauczyć, chcielibyśmy, żeby nas poprowadził, ale są dwa problemy. Były dwa problemy. Pierwszy to jest taki, że nie mamy na pierwsze inwestycje, a drugą to w ogóle nawet nie mamy na twoje warsztaty. I co mamy zrobić? A potem sytuacja się tak rozwinęła, że oni dwa miesiące później już byli na szkoleniu, a 4 miesiące później już mieli pierwszą nieruchomość. I teraz chciałbym, żebyście opowiedzieli, jak to wyglądało. Jak zacząć, nie mając funduszy? Jak zacząć, nie mając funduszy? Co powiecie na ten temat? Po prostu trzeba się ruszyć. To nie ma nic odkrywczego w tym, co powiemy. Po prostu trzeba zacząć działać. Tak, my mieliśmy wiele możliwości, żeby wcześniej rozwijać nasz biznes. Natomiast zabrakło nam odwagi. Odebraliśmy sobie szansę na to, żeby wystartować. A Wojtek powiedział: no ale w czym jest problem? Po prostu robicie to, 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 to i to. No i startujecie. I tak się stało i myśmy wystartowali. Tak? No tak, ale niektórym też tak mówią, a jednak niektórzy no jednak mają jakieś opory. Co uważacie, że jest takiego dosyć istotnego w tym, żeby jednak iść zrobić to, 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 to i to? Nie wiem, Wojtek, my byliśmy w takiej sytuacji, że dla nas było ważne, żeby ruszyć. My wiedzieliśmy, że musimy trochę zmienić swoje dotychczasowe działanie. Poza tym jesteśmy rodzicami dwóch córek, które... To dla nich? Czy dla was? Dla kogo to robicie? No właśnie, one były takim motorem napędowym do tego, żebyśmy my pokazali, wychodząc z naszej trudnej sytuacji, im, że można sobie poradzić i to naprawdę nie jest takie trudne, bo tak naprawdę to my najbardziej sami siebie okradaliśmy wcześniej z tych szans, żeby wystartować, a teraz... Mieliśmy bardzo dużo wymówek, żeby nie tylko nie zacząć. Najgorszy był tylko ten pierwszy krok, tak, żeby pójść i poznać ciebie, Wojtku. W rok zrobiliście 7 mieszkań. Jak to jest, że startujecie niewiele mając, niewiele posiadając, a potem idziecie jak burza? Jak to jest? Po prostu. My nie mieliśmy za dużo czasu, żeby myśleć i rozpamiętywać. Tak jak wrzuciliśmy tam, jakbyś Darku, slajd wcześniej. Co było, to było. To, co może być, to jest. Nam się to już drugi raz nie zdarzy. Albo skorzystamy z tej fali, która jest i ją zobaczymy, albo dalej będziemy udawać, że ona jest niewystarczająco wysoka, niewystarczająco silny wiatr, tak, że to nie jest dla nas. To wszystko jest dla nas. Ja wiem, jak to brzmi, bo ja kiedyś też jak słuchałam kogoś takiego, to nie bardzo wierzyłam, bo przecież to nie jest normalne. Zresztą mówiliśmy tobie, że ten pan z komputera, który po prostu chodził za mną po mieszkaniu z kuchni do salonu i z biura i wszędzie, który mówił podczas swojego webinaru, jak ruszyć, ten pan nas wystartował, tak? I tak jakby to nie jest problemem. Ja tylko powiem, że ja uruchomiłem prezentację Wojtka na każdym komputerze, żeby tylko Kasia mogła obejrzeć. Bardzo nie chciała. Czyli ty byłeś inicjatorem? Tak, akurat w tym momencie ja. No dobrze, ale jak to się stało, że nie mieliście nic, a potem nagle zaczęliście inwestować, znalazły się pieniądze, fundusze? No bo poszliśmy obejrzeć mieszkanie, które tutaj właśnie Darek pokazuje, które było w takim stanie, jak te zdjęcia pokazują, te pierwsze kolorowe wcześniej. I powiedzieliśmy Państwu, którzy
zechcieli nam to mieszkanie sprzedać, że mamy gotówkę. Przy czym kompletnie nie mieliśmy tej gotówki. No ale skoro już tak powiedzieliśmy, no to musieliśmy ją zdobyć. No i potem... No i? Zdobyliśmy ją. Jak żeście zdobyli? I to był nasz test na to, jak bardzo my jesteśmy przygotowani, jak bardzo my chcemy to robić. My musieliśmy spotykać się z wieloma osobami, chcieliśmy, tak, i z rodziny, i ze znajomymi, i mówiliśmy o tym swoim planie, co zamierzamy zrobić, że mamy takie mieszkanie, że chcemy je wyremontować, sprzedać, że zarobimy, że zwrócimy te pieniądze. I znalazły się osoby, które nas w tym wsparły. Zrobiliśmy remont, który trochę też nas zaskoczył. Momencik, bo tak nie było prosto uzyskać tych pieniążków. Każdy, kto nas patrzył, no, patrzył szaleni. No co oni chcą zrobić? No nie mają pieniędzy w ogóle i chcą od razu takie rzeczy robić, tak? Więc było dość ciężko pozyskać, natomiast znalazły się osoby, ale to trzeba zaczynać z grubego C, że potrzebuje od razu mieszkanie, pieniądze na całe mieszkanie, czyli potrzebuje te 300-400 tysięcy na samym początku, bo od tego się najlepiej wychodzi. Wtedy ludzie mówią, że nie mamy 400, ale mamy 100, mamy 50, mamy 200, tak? Tak, i to był taki też test na to, czy my rzeczywiście w to wchodzimy, jak bardzo nam zależy, jak bardzo jesteśmy zmotywowani, żeby przekonując ich, przekonywać coraz bardziej siebie, tak? Tak jakby to była przeszkoda, ale przeszkoda, która nam dała też siłę, tak? Ale kapitał zdobyliście wśród naszej grupy, czy z zewnątrz całkiem? Również. I wewnątrz, i na zewnątrz, od rodziny, od znajomych. U nas tak jest, tak, że jak na Facebooku czasami pojawia się informacja, że ktoś chce pożyczyć 30 tysięcy, to w półtorej minuty zazwyczaj zgłasza się ktoś, kto chce pożyczyć te pieniądze, więc jest to dosyć optymistyczne. Nawet ostatnio, żeśmy chyba 200 tysięcy, to w 15 minut żeśmy załatwili. No to tak, czasami jest tak, że ktoś mówi, nie mam na start, proszę bardzo, można zorganizować. Ktoś mówi, nie mam zdolności kredytowej, no to wynika akurat z pracy, zatrudnienia, z działalności gospodarczej, można to zorganizować. Więc właściwie no, nie ma takich barier faktycznie, chociaż niektórzy czasami myślą, że to finansowanie i pieniądze mogą być taką największą barierą. Tak. Ale wy pokazujecie, że nie. No. Trzeba mieć dużą determinację i do osiągnięcia celu. Dokładnie. Słuchajcie, tak, tu widziałem zdjęcia takie, tak, o, to są zdjęcia, które przewijały się również na filmie, bo Domo Plus nas przyjechał kiedyś odwiedzić, my byliśmy chyba z nimi u was, tak? Tak. I żeśmy nakręcali ten filmik, więc ten filmik jest w internecie, ale wystawiacie dosyć wysoką poprzeczkę, bo jak patrzę na te zdjęcia, to one są mieszkania dosyć dobrze, nie dość, że dobrze wyremontowane, to jeszcze i wyposażone na bogato. Skąd taki pomysł i skąd taka inspiracja? Pomysł jest taki, że my je robimy tak jak dla siebie, tak? To jest prawda, że my je robimy tak jak my je widzimy, jak my byśmy je chcieli oglądać. I mieszkać w nich. My te mieszkania w ogóle, zanim cokolwiek kupimy, to musimy poczuć, tak? W ogóle, że to jest takie miejsce, w którym my byśmy się dobrze czuli. I to się gdzieś tam nam sprawdza. I robimy je tak, po prostu wchodząc mamy... Ja już wiem, jak to mieszkanie będzie wyglądało. I to są takie jakieś punkty krytyczne, gdzie ja wiem, jest salon i jak on będzie wyglądał. Albo co będzie takiego najważniejszego w tym mieszkaniu. Akurat to jest mieszkanie na Chorobaczewskiego, gdzie jak weszliśmy, to powiedzieliśmy sobie, że tam będzie siedzisko. I tam było siedzisko. Tak właśnie było. Tak. Ile z tych 7 mieszkań żeście już sprzedali? Sprzedaliśmy dotychczas 3/4 we wtorek. Czwarte we wtorek. Średni zysk? No i właśnie z tym naszym zyskiem jest trochę tak, że my niechętnie za bardzo mówimy o tym. Mały, duży, średni? Mamy przedział. Najmniej nasze mieszkanie zarobiło, cena z metra podajemy. 800, tam 15 zł przed opodatkowaniem. A te droższe to mają no powyżej 2,5 tysiąca. Powyżej 2,5 tysiąca. Z metra. Z metra. Czyli jak mam mieszkanie 40 metrów, to 100 tysięcy nawet. Dobrze liczę, ale wy tak na około podajecie, muszę tutaj głowić. No dobrze. Jak to wygląda u was taki codzienny rytm? No bo macie córki w jakim wieku? Rytm jak u nas codziennie wygląda? Tak, córki w jakim wieku? Wstajemy o godzinie w 5:30. Dzieci do szkoły, ale Kasia do pracy. Małe dzieci, duże dzieci? No akurat jedne ma 16, drugie 11. A, no właśnie. O to mi chodziło. W jakim wieku? Ja jadę do pracy, Dariusz jedzie na budowę. A pracujecie na etacie? Ja pracuję jeszcze na etacie. A co Dariusz buduje?
Dariusz buduje, w sensie robi remonty. A, czyli Dariusz gania za to. Zajmuje się remontami, Kasia aranżuje. Kasia wymyśla, ty realizujesz. Jest. I potem od momentu przekazania kluczy Kasi, ja się zajmuję kolejnym. No ale to zabiegani jesteście strasznie, co córki wasze na to? Jesteśmy zabiegani, nasze córki razem z nami biegają. Czasami jest tak, że jedziemy do IKEA o 20:30, bo jest najmniej ludzi. Wtedy w IKEA jemy kolację, to są nasze frytki. O 22:00, no czasami tak jest, ale jest to z dzieckiem, które po prostu no, widzi też, jak wygląda praca. No, nasze dziewczyny, tutaj się śmieliśmy, że kiedyś wróciliśmy z warsztatów chyba sprzedażowych albo z remontowych, a one nam przyniosły, Pola mówi do Igi, Iga, pokaż zdjęcie rodzicom, jakie zdjęcie, to zdjęcie, ogłoszenie, sprzedam mieszkanie. Poszły na plac zabaw i wróciły ze zdjęciem, także po prostu one nas też wspierają gdzieś w takich gestach się przejawia to, że one popierają to, co robimy, choć nie zawsze są zadowolone, kiedy wy znowu jedziecie na to mieszkanie. To skąd czerpiecie siły na to wszystko? Właśnie, gdy są robione zdjęcia, to już wtedy odzyskujemy te siły, wracają siły. Dziewczyny są gratyfikowane w tym dniu, więc każdy czeka na zakończenie kolejnego mieszkania. To nam daje siłę, żeby skończyć, żeby dowieźć w takiej formie, jaką sobie założyliśmy i to jest nasza siła. Niekoniecznie lubimy sprzedaż, ale czasami przychodzą tak fajni klienci, którzy są tak jakby też nagrodą za to, co myśmy robili. I robimy to dla nich tak naprawdę, żeby mieli fajne miejsce, no bo to mieszkanie no to jest jednak rzecz wyjątkowa, tak? No, żeby się dobrze czuli, bezpiecznie i żeby im się dobrze mieszkało po prostu. Czyli traktujecie przygodę z nieruchomościami dosyć mocno edukacyjnie. Widzę, że córki was wspierają, uczą się na tym, no właśnie, czego wy się nauczyliście na tym albo czego one się nauczyły i jakie to ma znaczenie dla was? Generalnie to, co zaplanuje się i wykona, to jest najistotniejsze. Planowanie, to co poprzednicy powiedzieli, ja tak widzę. Co jest istotne? Istotne jest to, że my pokazujemy dziewczynom, że po prostu my sami nie jesteśmy tylko biernymi odbiorcami rzeczywistości, ale możemy tą rzeczywistość kreować, w jakiś sposób na nią wpływać i no, czasami w tej pracy nie jest tak sielsko, że jest nam łatwo. Z różnymi rzeczami się mierzymy, ale te rzeczy powodują to, że po prostu następnym razem ta sytuacja nas nie zaskakuje. Tak? Nasze mieszkanie z kominkiem. Kupiliśmy mieszkanie na 10 piętrze w bloku z płyty, w którym był kominek. Specjalnie umieściłem ten kominek w tym miejscu, gdzie jest wyremontowane, żeby pokazać, jak to wyglądać mogło. Tak sobie pan poprzedni właściciel wymyślił, że chciał mieć kominek, więc... Ale da się w nim palić? Już go nie ma. A już go nie ma. Ale dla efektu wow była czerwona lampka, która podświetlała te kaloryfery wewnątrz, więc naprawdę kreatywność jest duża. No, my trochę mieliśmy inny koncept na to mieszkanie i zrealizowaliśmy. Nie zostawiliśmy go. Tak, nie ma już tego efektu wow, przepraszam. To jeszcze tak trochę pytań od uczestników sali. O, widzę, że drzwi macie z naszej paczki remontowej chyba podobne, nie, co? Ale nie? Podobne. Podobne, no. Fajne drzwi mamy, paczkaremontowa.pl. Tam około 700-800 zł, ale bardzo solidne, 50-kilowe polskiej produkcji. Warto zastosować, o wiele fajniej wyglądają, jak właśnie te z Castorama czy z Leroy Merlin. Powracając do pytań, gdzie inwestujecie dokładnie? Słucham? Gdzie inwestujecie dokładnie? My inwestujemy w Warszawie. Raczej to jest Saska Kępa, Gocław. Tak nam się zdarzył. I ostatnio właśnie to mieszkanie, które jest na slajdzie, to jest mieszkanie na Śródmieściu, na Muranowie, które praktycznie w tydzień znalazło odbiorcę. To było takie mieszkanie, 43 metry. Ile metrów łazienka miała? Łazienki w tych mieszkaniach zazwyczaj ma około 3 metrów. Co zrobiliście w łazience z piecykiem, terma? Piecyk był w szafce. W szafce było wycięte dolna półka, jak to się nazywa? Tak, no, techniczne rzeczy. Zamknęliśmy piecyk w szafce, ale z otworami na górze i na dole, żeby był możliwość dotlenienia tego piecyka, ale widzieliśmy, że ten piecyk będzie tylko na 2 miesiące, bo wymieniane były piony i instalacja gazowa, więc likwidacja wszystkich piecyków w całej kamienicy. A potem szafka stała się szafką, została funkcję szafki, ma pełne półki.
Czasami dostaję informację, prosimy następnych prelegentów, a teraz dostaję informację, że jesteście fantastyczni i prawdziwi, więc no, widzę, że pozyskaliście sympatię. Współpracujecie z pośrednikami.